Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Zapraszam Was dzisiaj na film, jak pokazuję, jak zrobić najprostszym sposobem skorupkę, taką do dekoracji wielkanocnych. I wierzcie mi, będziemy potrzebować do tego papier toaletowy, klej Wicol, wodę i tyle balonów, ile chcecie skorupek do dekoracji. I tutaj ja dałam tak na oko tego kleju i wody, ale to jest mniej więcej jedna łyżka kleju i pół szklanki, 3/4 szklanki wody, bo to ma być bardzo takie wodniste i w rękach ta woda aż tak bardzo mi się nie kleiła, więc pokażę Wam. A dlaczego papier toaletowy? Ponieważ sprawdziłam przeróżne kartki, od gazet po kartki ksero. I wierzcie mi, że papier toaletowy naprawdę też daje bardzo dobry efekt, a mamy go w domu zawsze. Więc to jest takie najprostsze, do czego nie trzeba się przygotować i specjalnych kartek kupować i szukać. Gazety, takie czarno-białe te gazety też są bardzo dobre, bo mają miękki ten papier. Ale tak jak mówię, tutaj papier toaletowy w ogóle nie odbiega, jeżeli chodzi o jakość tych dekoracji. Więc zobaczcie, porwałam sobie papier na płatki i moczę po prostu. Zobaczcie, starałam się nawet rozłożyć, żeby było ładnie, ale to nie ma znaczenia, bo im więcej takich zagięć, tym jest ładniej. I teraz wystarczy obkleić balonika. Widzicie, że balonik ma wielkość moich dłoni, tak? Więc sobie moczę te papierki, nakładam. Tu, gdzie mam suche, to sobie dokładam. I tak musimy obkleić balonik na taką formę, na jaką chcemy. Możemy pół balonika obkleić, możemy z tego porobić miseczki. Pokażę Wam, bo już od dawna myślę o tym, żeby zrobić lampę. Mam projekt lampy, którą wymyśliłam 3 lata temu i chyba ją zrobię. Pokażę Wam, bo będzie robiona też podobną metodą, ale muszę sobie wszystko skompletować. To też zrobimy lampę do sypialni. Przepiękną, wiszącą lampę. Więc zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Bo dużo dekoracji do domu też będzie. Nie tylko wielkanocnych i bożonarodzeniowych. No i zobaczcie. I teraz obklejamy tak, jak chcemy, tak? Ten klej z tą wodą, on nam naprawdę pięknie zastyga później i cała ta miseczka jest twarda. I możemy naprawdę nałożyć grubszą warstwę tego papieru. Ja miałam niedużo tego kleju z tą wodą, dlatego nie robiłam aż tak bardzo grubej powierzchni. Ale fajne jest to, że jeżeli na przykład zrobimy miseczkę, tak jak ja, zobaczcie, nie wiem ile tutaj jest warstw, 3 warstwy papieru, może 3-4 warstwy w nierównych takich płaszczyznach, bym powiedziała, bo to równo się nie da. I to daje fajny efekt takiej delikatnej półprzezroczystości. I później na koniec filmiku zobaczycie, jak podświetliłam to od spodu, jak położyłam to, postawiłam na lampce, którą mam w podłodze. To zobaczycie później, że bardzo fajny efekt to daje. No i tak naklejam. I tutaj już mamy całość zrobioną. Jeszcze sobie dokleję chyba 2 papierki, żeby miały troszeczkę grubszą tutaj warstwę. Specjalnie wzięłam taki kolor baloniku, żeby było widać, gdzie są prześwity większe. Więc na białym baloniku by tak nie było tego widać. I mamy gotowe. I najlepiej jest to zostawić na całą noc przy grzejniku gdzieś, żeby nam to wyschło ładnie. I naprawdę już po paru godzinach mamy piękną skorupkę, tak naprawdę. To jest twarde, więc bardzo ładnie się zrobiło. I teraz będziemy wyciągać ten balonik i będziemy sobie wycinać tak, jak chcemy, żeby to wyglądało. Zobaczcie, pięknie balon w ogóle się do tego nie przykleił. Bardzo łatwo go można wyciągnąć. I teraz sobie sprawdzam, jak to stoi. Czy stoi, czy się cały czas wywraca.
bo można to później na wianuszkach postawić, to też zobaczycie, żeby było bardziej stabilne. I teraz wycinamy skorupki, czyli wycinam takie trójkąciki. To już jak Was fantazja poniesie, to można sobie wycinać, co tam się chce. Można zrobić bardzo ładne takie koszyczki z tego też. Może nagram filmik jeszcze z tymi koszyczkami. Miałam już tutaj za mało kleju i baloników nie miałam. Ale to pokażę Wam może też, jak fajnie takie koszyczki się robi. Więc już mamy skorupeczkę elegancką i teraz możemy ją udekorować jak chcemy, włożyć do niej co chcemy. Możemy włożyć też, to pięknie wygląda na stole, gdy wsypiemy do tego czekoladowe jajeczka, cukierki, można pisanki tutaj wrzucić. No wszystko, co się chce, kwiatki. My możemy tutaj przecież doniczkę wstawić z kwiatuszkami, obłożyć mchem i mamy przepiękną dekorację. Ja nie miałam świeżych kwiatuszków, więc pokazać Wam chciałam sposób na tą skorupkę, ale troszeczkę mchu, kilka jajek, ptaszek i mamy dekorację gotową. Więc zobaczcie, że jest to naprawdę bardzo łatwy sposób i wygląda bardzo dekoracyjnie. Więc możemy sobie robić mniejsze, większe, zależy co chcemy zrobić, tak? Tutaj dodałam gałązkę bazi, ale nie pasuje mi, więc ją wyjęłam. I jest super. Jeszcze dołożę kilka piórek i tak naprawdę dekoracja jest gotowa. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj miałam jeszcze jeden balonik w domu i zrobiłam, też obłożyłam go papierem z klejem i balonik i położyłam na szklance, tak, ten balonik, żeby mi to wszystko wyschło. I z balona zeszło powietrze i zrobiła mi się taka miseczka, zaraz zobaczycie. A, i chciałam Wam pokazać. Tak, świeczka przed nagraniem filmu mi działała. Oczywiście wszystkie te tea lighty, wszystkie te świeczki mi się wyczerpały, a chciałam Wam pokazać, bo ta miseczka, ta druga, o to, jest cudowna jako abażur. To daje tak piękny efekt, jak się położy świeczkę pod spód, tylko nie prawdziwą świeczkę, tylko sztuczną. To musi być taki tea light mały, taka świeczuszka, jak ja tutaj miałam, bo ona mi gabarytowo pasowała i daje przepiękny efekt wieczorem. Więc można sobie wyrównać, żeby to równo stało i taką świeczuszkę malutką pod spód dać. Można dookoła zrobić wianek z bukszpanu i też będzie przepięknie to wyglądać. No możliwości jest mnóstwo z wykorzystaniem, tak? A to jest tylko papier toaletowy, klej i woda. A można zrobić naprawdę przepiękne, przeróżne dekoracje, bo to nie muszą być skorupki. Tutaj miałam takie sianko. Chcę Wam pokazać, że można zrobić z takiego sianka kółeczko i postawić na tym takie jajo czy taką miseczkę i będzie już bardziej stabilnie. Mi oczywiście kolor nie pasował, więc zaraz to zmienię na bardziej moje kolory ziemi niż z tą żółtą słomą. Ale zobaczcie, kilka jajeczek do środka i tutaj nic więcej nie potrzeba. Bardzo lubię takie dekoracje. Zresztą jesteście na moim kanale, to wiecie, że bardzo lubię takie stanowane dekoracje. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał filmików wcześniejszych, to wejdźcie sobie na kanał. Jest mnóstwo pomysłów i dekoracji na Wielkanoc, na wiosnę w domu. Więc zachęcam Was bardzo gorąco. Subskrybujcie kanał, kto jeszcze nie subskrybuje. Jest mi bardzo miło, że jest Was coraz więcej. I zobaczcie, i miałam takie kółeczko z witek brzozowych. Zrobiłam sobie tym samym sposobem, jak przed chwileczką zakręciłam wianuszek z sianka. I teraz listeczki bluszczu. I mamy gotową dekorację. To jest ta kolorystyka, która mi się podoba, więc ja tutaj już nic nie będę zmieniać. I gotowe. I zobaczcie, że nawet z nieudanej skorupki wyszła bardzo fajna miseczka. Bardzo ładnie wygląda. Więc spróbuję. O, i tutaj mam lampkę w podłodze. I zobaczcie, jak to prześwituje z drugiej strony. Tak samo jak i ten mech, to wszystko można sobie podświetlić. Więc ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I do następnego filmiku. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Pa, pa.